Sieć 5G zazwyczaj kojarzy się z drogą technologią. Wszystkie te flagowe smartfony za grube tysiące mogą przerazić, ale powoli na rynku pojawiają się telefony, które nową sieć obsługują i nie kosztują przy tym fortuny. Jednym z nich jest ZTE Axon 11, oczywiście z dopiskiem 5G. Jest to smartfon, który na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę fenomenalnie, ale jak jest naprawdę? Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa, aby się przekonać. Smartfon do testów wraz z kartą 5G dostarczył nam Plus. Jak na razie Axon 11 dostępny jest w Plusie na wyłączność, a szczegóły oferty tego operatora poznacie pod koniec tego odcinka. ZTE Axon 11 5G wygląda jak flagowiec z końcówki zeszłego roku. Jednak z tyłu zamiast szkła znalazło się tworzywo sztuczne, a na dokładkę subtelnie zaokrąglone boczne krawędzie. To połączenie sprawdza się doskonale i bardzo dobrze leży w dłoni. Niestety nie wiemy, jakie szkło ochronne znajduje się na wyświetlaczu, ale tył z tworzywa sztucznego może się rysować i to dość mocno. Pod frontowym szkłem znalazł się ekran AMOLED o przekątnej 6,47 cala w rozdzielczości Full HD+. I jak to przystało na tego typu matryce, kolory są świetne, żywe i nasycone, kontrast nieskończony, a czerń głęboka jak dziura w polskim budżecie. Jedynym mankamentem będzie tutaj maksymalny poziom jasności, ale gdzieś kompromisy muszą być. Boczne krawędzie ekranu zostały tutaj delikatnie zagięte wraz z przykrywającym je szkłem. Nie jest to aż taki ostry kąt jak na przykład w Motorola Edge, którą testowaliśmy jakiś czas temu. Krzywizna, jak można zauważyć, jest subtelna i sprawia, że obsługa telefonu za pomocą gestów jest po prostu przyjemniejsza. Pod ekranem nie zabrakło także czytnika linii papilarnych, ten działa szybko i sprawnie, ale też dokładnie. ZTE Axon 11 obsługuje również odblokowanie twarzą, jednak jest to zabezpieczenie bazujące jedynie na pojedynczej kamerce do selfie, zatem nie jest do końca bezpieczne. Sam smartfon jest też zadziwiająco cienki i lekki, przez co na początku myślałem, że jest zbudowany z plastiku. Jego grubość to zaledwie 7,9 mm, natomiast waga wynosi 168 g, a obecnie czołowe flagowce potrafią ważyć powyżej 200 g. A co znajduje się wewnątrz? Axon 11 5G jest napędzany procesorem Snapdragon 765G. Jest więc wydajnie i chłodno, czyli tak jak być powinno. Dodatkowo 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB na Wasze dane. Smartfon wyposażono w Androida 10 z nakładką Mi Favor 10i, która ma w sobie zaskakująco małą modyfikację producenta. Znajduje się tu jednak kilka przydatnych aplikacji preinstalowanych przez Plusa, jak na przykład IPLA Plus Online czy Polsat News. Jeżeli pamięci Wam będzie brakować, to możecie ją rozszerzyć za pomocą karty microSD do 2 TB, która na taczce SIM ma swoje dedykowane miejsce. A nie ma się co oszukiwać, pamięć zawsze może się przydać, nawet jeżeli telefon oferuje dostęp do sieci 5G i tym samym całkiem potężnych prędkości przesyłania danych. Ale wiem, spokojnie, nie każdy ma dostęp do 5G, Plus cały czas nad tym pracuje i w najbliższych miesiącach infrastruktura będzie rozbudowywana o kolejne partie stacji bazowych. O 5G mówiliśmy już w niejednym naszym filmie, zresztą macie całą playlistę od tego, ale szybko przypomnę, że sieć 5G od Plusa działa w paśmie 2600 MHz TDD. Z kolei cała konkurencja, czyli pozostałe sieci, operują na pasmach 2100 MHz, które są współdzielone z technologią LTE. Co za tym idzie, nie oferują one szczególnie wysokich przesyłów. Plus działa na wyższej częstotliwości, która została przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby sieci 5G, dzięki czemu otrzymujecie m.in. wyższe prędkości, ale nie ma też problemu z zjawiskiem zapychania się sieci. Ale zakładając, że 5G jeszcze u Was nie ma, to wciąż możecie skorzystać z dobrodziejstw Wi-Fi 6, które także w tym smartfonie jest obecne, a jest to całkiem spore zaskoczenie, bo w segmencie średniaków widok cyferki 6 zaraz obok Wi-Fi to raczej rzadkość. No ale nie wspomniałem o jednym z bardziej istotnych elementów w każdym smartfonie, czyli o aparatach. Z przodu znalazła się wspomniana już matryca o rozdzielczości 20 megapikseli ze światłem f2.0. Kamerka wspiera HDR i nagrywa wideo Full HD. Z kolei z tyłu taka dość ciekawa wyspa aparatów mogłaby być troszkę inaczej zaprojektowana moim zdaniem, no ale jest jak jest. Mamy tutaj 4 obiektywy, no i ten zestaw jest chyba dość standardowy w tegorocznych średniakach. Główny aparat ma rozdzielczość 64 megapiksele, obok niego obiektyw szerokokątny oferujący rozdzielczość 8 megapikseli i pole widzenia na poziomie 120 stopni, co tutaj trzeba
trzeba zaznaczyć, jest akurat całkiem niezłym wynikiem. Dwa pozostałe obiektywy mają rozdzielczość 2 megapikseli i są to odpowiednio kamera makro oraz sensor głębi. Nie jest tajemnicą, że taki zestaw jest naprawdę wszechstronny i pozwoli robić niezłe zdjęcia. Brakuje tylko teleobiektywu, ale ja osobiście w swoim telefonie prawie w ogóle go nie używam. No a teraz chwila na próbki zdjęć wykonane Axonem 11. Dopełnieniem tego smartfona jest bateria standardowa o pojemności 4000 mAh. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale w zupełności wystarcza na jeden dzień pracy, nawet korzystając z sieci 5G. Dodatkowo nie zabrakło opcji szybkiego ładowania o mocy 18 W. Jest to standard Quick Charge 4.0. W ZTE Axon 11 zabrakło z kolei złącza mini jack, ale ten odchodzi już powoli do lamusa, nawet w średniej półce cenowej. Zastosowań sieci 5G będzie tyle, ilu jest użytkowników. Dla jednych najważniejsze będą oferowane prędkości, inni skupią się na opóźnieniach, a jeszcze inni zwyczajnie będą poszukiwać stabilnego połączenia z internetem. Wiele razy już wspominaliśmy, że 5G to szansa nie tylko dla streamingu wideo w wysokiej rozdzielczości, ale również dla graczy. Tutaj można wspomnieć najnowszą usługę Xboxa, czyli projekt xCloud. My standardowo prędkość 5G testowaliśmy w Poznaniu. Tym razem udało nam się uzyskać wyniki oscylujące w okolicach 200-300 megabitów na sekundę. Filmy o innych smartfonach wyposażonych w chip 5G możecie znaleźć na naszym kanale na specjalnej playliście, a link do niej w karcie. Ale teraz ja mam do Was pytanie. Drodzy widzowie, jeżeli mielibyście smartfon z obsługą 5G i zasięg w domu, w pracy czy w szkole, to do czego wykorzystalibyście tę prędkość? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. ZTE Axon 11 5G jest dostępny wyłącznie w Plusie. Możecie go zakupić na przykład w ofercie abonamentowej, gdzie ten telefon dostępny jest w pakiecie z 24 GB internetu na miesiąc. Do tego oczywiście rozmowy i SMS-y bez limitu. W ramach promocji możecie dobrać jeden z trzech darmowych dodatków: HBO Go, Tidal albo pakiet Ipla Polsat Sport Premium. Aby sprawdzić cenę ZTE Axon 11 5G i szczegóły oferty Plusa, kliknijcie w link, który znajduje się w opisie pod tym filmem. A no i jeszcze jedna sprawa, obecnie w abonamencie Plusa trwa okres promocyjny na darmowy dostęp do 5G, ale nawet po jego zakończeniu nie stracicie dostępu do sieci nowej generacji, o ile wybierzecie abonament polecany do 5G za minimum 70 zł miesięcznie. A co Wy sądzicie o smartfonie od ZTE? Czy Waszym zdaniem powinien być bardziej popularny na naszym rynku? A może wolicie inne modele z obsługą 5G? Dajcie koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem. A tymczasem, jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał po więcej ciekawych materiałów, zaznaczcie dzwoneczek, aby nie przegapić powiadomień. Nie zapomnijcie wpaść także na naszą stronę www.technostrefa.com, bo tam najświeższe newsy ze świata technologii i nie tylko, codziennie najświeższe informacje, także wpadajcie tam oraz również na naszego Instagrama, gdzie na co dzień informujemy Was o tym, co będziemy pokazywać na kanale, jak wygląda nasza praca zza kulic oraz oczywiście są konkursy na naszym Instagramie, także wpadajcie, obserwujcie i lajkujcie. No i oczywiście tymczasem Borem Lasem żegnam się z Wami, mówił do Was Szakal. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa, pa.